To z pewnością najukochańszy święty wśród wszystkich. Od stóp do głów ubrany jest na czerwono, z długą, siwą brodą i workiem prezentów. Oczywiście chodzi o świętego Mikołaja. 6 grudnia w swoje imieniny, pomimo rozmaitych przeszkód, dotarł do Galerii Olimpia. Wylądowałem tu renifery, no trochę mroźno, trochę wiechura, ciężko było, bo te moje renifery roznosiło, ale trzeba i jest się. Mikołaj pozował do zdjęć i zbierał życzenia wyszeptane mu do ucha przez najmłodszych. Postaram się spełnić wszystkie, bo nie mogę powiedzieć, że na pewno. Różnie się może zdarzyć w życiu, ale jednak postaram się spełnić wszystkie życzenia. A jak pokazuje bogate życiowe doświadczenie Mikołaja, życzenia bywają naprawdę różne. Ot, jedna z historii. Parę lat temu zdarzyło mi się to, że przyszedł chłopak do mnie, przyniósł takie małe czerwone pudełeczko. On mówi, przyjdę z dziewczyną, proszę wręcz. Oczywiście wręczyłem, ona przyjęła, za chwilę oddała, skonsternowana. Ja mówię, to jest dla ciebie, Alu. Mówię, Piotruś, pomóż. Otworzył i padły sakramentalne słowa. Czy wyjdzie za mnie? Choć święty robił największą furorę, to trzeba przyznać, że całe mikołajkowe świętowanie napędzała garstka jego pomocników. Do Olimpii przyjechały śnieżynki, elfy i osobisty szofer. Taka ekipa była niezbędna, bo Mikołaj zaplanował naprawdę solidną imprezę z całą masą atrakcji. Można własnoręcznie wykonać skarpetę Mikołaja, ozdobić ją, wziąć do domu. Można do wielkiego drewnianego domku udekorować go piernikami i własnoręcznie je przykręcić. Mam nadzieję, że ten domek, on jest wielki, on jest tam za naszymi plecami. Mam nadzieję, że on będzie wkrótce cały z piernika. Jeżeli ktoś dzisiaj kupił prezent w Galerii Olimpia, za darmo go zapakować w piękny papier. Oczywiście nie własnoręcznie, tylko przy pomocy dwóch śnieżynek. Absolutnie magicznego, świątecznego nastroju w Galerii Olimpia dotowała chatka. W piątkowe popołudnie jeszcze drewniana, ale z godziny na godzinę coraz żwawiej pokrywała się piernikami. Zapisaliśmy się na te pierniki jeszcze w czerwcu. I wtedy było bardzo ciepło, a on mówił, że jeszcze można kilka pierników dostać. Wyprodukował dla nas ich kilkaset, blisko 1000, no i zakładam, że wystarczą nam na pokrycie tego domku. Ale to ciekawe, to są tajemne pierniki, bo one są wszystkie świeże, chociaż z czerwca. Niezwykle trudnej pracy z pogranicza cukiernictwa i branży budowlanej podjął się elf Marcin. Dopóki dzieciaki będą dopisywały z frekwencją, będziemy starać się tutaj żyć tym całym przedsięwzięciem. Mam nadzieję, że nam się to uda, jesteśmy bardzo w to zaangażowani. Największą nagrodą dla nas jest to, że dzieciaki podchodzą, pytają się, jest to dla nich wielka frajda. Frajdy co nie miara było też w kąciku ozdabiania pierników. Nad wszystkim swoim czujnym okiem panowała śnieżynka Marzena. W jaki sposób pierniki były ozdabiane? I najczęściej są motywy świąteczne, zdecydowanie przeważają bałwanki, ale są też gwiazdki, domki, no i ogólnie rzecz biorąc kropki. Kropek jest też bardzo dużo. Z dzieciakami malujemy pierniki prawdziwym lukrem, najpierw rozrabiamy cukier z wodą i malujemy. No to mam wrażenie, że tego lukru dzisiaj na miski idzie, bo wiem, że tych pierników jest olbrzymia ilość. Pierników jest kilkaset sztuk, natomiast lukier w tej chwili jest już podawany w kilogramach. Mikołajkowe świętowanie w Galerii Olimpia trwało aż 2 dni. Święty z Laponii tak bardzo ukochał bełchatowskich Mindusińskich, że postanowił oddać im trochę więcej swojego cennego czasu.